pracach remontowych, które tutaj w panoramie były prowadzone, jak gdyby na dwie części. Te, które były bardzo ważne dla samego malowidła, a nie są widoczne dla zwiedzających, czyli wymiana dachu, pojawienie się nowego zupełnie urządzeń gaśniczych mgły wodnej, nowych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwłamaniowych. I to jest jak gdyby to jest ta część dla płótna. Natomiast duża część zmian to są te zmiany, które widzowie będą widzieli zaraz od razu po wejściu do panoramy. Najpierw tutaj w holu, kiedy wejdą, zobaczą zupełnie zmienioną przestrzeń holu głównego. Plus jeszcze oczywiście nowa księgarnia i kiosk z pamiątkami, które są w tej chwili ogólnie dostępne, czego przez 35 lat nasi widzowie nie mogli doświadczyć. Nowa narracja, nowe efekty specjalne, nowa mała rotunda, nowe opowieści, które przybliżą zwłaszcza najmłodszym odbiorcom to, czym dla nas jest panorama racławicka, bo to, że to jest arcydzieło sztuki polskiej z chyłku XIX wieku, to jest jeszcze czymś więcej, jest swoistą pamiątką, jest takim pomnikiem naszego zwycięstwa, triumfu, a co za tym idzie, triumfu nie tylko czasów, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość, ale też i tego bolesnego XX wieku. Wpisała się w kontekst historii Wrocławia. Dzisiaj jest naszą chlubą, dumą, wizytówką. To jest rzeczywiście wyjątkowe miejsce. Miejsce, które my, mając tę świadomość, no staraliśmy się, aby było jak najbardziej przyjazne dla wszystkich. Dla niepełnosprawnych, dysfunkcyjnych, dla dzieci, młodzieży. Obcokrajowców, 23 wersje, autodeskrypcja, język migowy, no te niezwykłe animacje, mapping, no, nowa księgarnia, nowe kasy, całe zaplecze sanitarne. To wszystko składa się na ten niezwykły projekt, który w przeciągu ostatniego roku tu fizycznie firma Castellum oraz przede wszystkim zaangażowani w to pracownicy Muzeum Narodowego zrealizowali dla kogo? Dla nas. 27 lipca. 2021 roku, czyli przyszły wtorek, ja osobiście tu przed drzwiami będę witał pierwszych gości. I mam nadzieję, że tak będzie przez następne miesiące, bo jak się domyślacie Państwo, wspólnie powinniśmy sobie tego życzyć.